Lekarze od odporności twierdzą, że odkąd wynaleziono zmywarki, wzrósł odsetek alergików. No to teraz test. Dwa brudne talerze wkładamy do zmywarki, a dwa umyjemy ręcznie, a potem wszystkie talerze zbadamy na obecność bakterii. Do mycia ręcznego posłużyły jeden z popularnych płynów do naczyń oraz gąbka używana przez co najmniej tydzień. Bo takie właśnie gąbki można najczęściej spotkać w naszych kuchniach. Z kolei w zmywarce wybrany został 1,5-godzinny program z temperaturą wody wynoszącą 55 stopni i z suszeniem. Następnie nasze talerze trafiły do laboratorium analitycznego. Z naczyń zostały pobrane wymazy, które potem umieszczono w tak zwanych szalkach Petriego, czyli specjalnych naczyniach wypełnionych substancją powodującą szybki wzrost bakterii. Co pokazało badanie? Otóż na talerzach umytych w zmywarce nie znaleziono żadnych drobnoustrojów. Wysoka temperatura wody, wynosząca wspomniane 55 stopni Celsjusza, w połączeniu z detergentami zrobiła swoje. Z kolei na talerzach mytych ręcznie występowało od 40 do 100 kolonii bakterii na talerz, co wynika z faktu, że gąbka do zmywania, jak powiedzieliśmy, jest siedliskiem mikrobów. Czy zatem jedzenie z takich talerzy jest niebezpieczne? Nic z tych rzeczy. Zupełne pozbywanie się bakterii ze środowiska wokół nas, czy to temperaturą, czy chemią, wcale nie jest dobre. I warto o tym pamiętać.